Ewangelii świętego Mateusza. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Oto słyszymy, jak Piotr pyta Pana Jezusa o to, co otrzyma w zamian za swoje poświęcenie. Widać, że jeszcze słabo rozumie to, co mówi Jezus. Pyta, bo szuka tego, co dla niego będzie najbardziej dogodne. Jeszcze nie widzi, że Panu Bogu trzeba oddać wszystko, całego siebie. Nie odkrył jeszcze prawdy o ofiarnej miłości. Owszem, czeka na ofiarę ze strony mistrza, ale jeszcze nie myśli o swojej ofierze. A nawet jeśli coś daje z siebie, to czeka na odpowiednie wynagrodzenie. Pan nie gorszy się pytaniem Piotra. Pokazuje mu, że kiedy zdecyduje się na krok ofiary, żeby dać coś, bez czekania na odpłatę, to szybko się przekona, że nawet tu na ziemi otrzyma więcej, niż miał przedtem. W przedziwny sposób Pan da obfitość swego daru, nawet w tym wymiarze przyrodzonym. Obdaruje tak, że przekroczy nasze wyobrażenia. Żyć na wieki, istnieć wiecznie w Bogu. Czyż to nie jest szczęście? Dziś jest dzień świętego Benedykta, patrona Europy. Urodził się w Nursji około roku 480. Kształcił się w Rzymie, ale idąc za głosem łaski, udał się do Subiaco i prowadził tam życie pustelnicze, poświęcone modlitwie, umartwieniu. Gdy zaczęli się garnąć do niego uczniowie, założył w okolicy 12 klasztorów. Później przeniósł się na Monte Cassino, gdzie założył sławne opactwo. Napisał regułę, która rozpowszechniła się wkrótce w całej Europie. Umarł w swoim klasztorze 21 marca 547 roku. W 1964 roku papież Paweł VI ogłosił Benedykta patronem Europy. Szukajmy szczęścia w Bogu. Módlmy się i pracujmy dla Niego i w Nim. Maryja, co służy Panu z pokorą, poprowadzi nas do wspaniałomyślnego oddania się Panu, oddania siebie do końca. Ona w różańcu rozważa z nami sprawy Pana. Ona pomaga nam żyć naprawdę dla Pana, modlić się i pracować dla Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas, ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.